Cześć moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Lukas, a to jest pierwszy odcinek z gry, która nazywa się RTL Ski Jumping 2007, czyli symulator skoków narciarskich w skrócie mówiąc. Dlaczego taka stara wersja? Dlatego, iż do tej pory nic nowego nie wyszło, a generalnie gierka jest bardzo fajna, mam nadzieję, że się wam spodoba. Cóż, będę więcej przedłużał, sami zobaczcie. Rozpoczniemy sobie tryb kariery. Szczerze powiem, ostatni raz tą grę grałem chyba gdzieś tak w 2007 albo 2008 roku, czyli jakieś 8 lat temu. Stworzymy sobie nowego zawodnika. Mamy tutaj poziomy 3 trudności do wyboru, z tego co widzę. Łatwy, normalny i trudny. Dobra, zostawmy sobie ten poziom normalny. Kontynuujemy. Tak, generalnie możemy sobie wybrać postać. Czy ten? A on ten jest taki dosyć fajny. Oczywiście Polska. Niektóre drużyny, jak widzicie, nie mają na tylu zawodników, by mogli wystawić ich do konkursów drużynowych, więc my sobie weźmiemy Polskę. Polska na szczęście ma tylu zawodników, więc będziemy mogli brać udział w konkursie drużynowym. Kontynuujemy. Teraz musimy rozdać punkty odbicia. No to tak, czekajcie. Tutaj generalnie najważniejsza chyba jest waga i wzrost, więc może na sam początek obniżymy to tak do 15. Tutaj też. Zobaczymy to, co nam to da. Na ile mogę być większy? Ile? 190. Może kondycję trochę jeszcze obniżymy tak do 8. Nie, tak 2 metry 190. No, tyle powinno wystarczyć. Resztę damy do odbicia. Ok, 76 kg, ale generalnie będziemy sobie trenować, więc te BMI powinno nam się troszkę zbijać. I teraz tak, co my tu mamy dalej? Punkty lądowania, technika podejścia i technika lotu. To tak na razie póki co możemy sobie zostawić, tak mi się wydaje. I teraz tak, imię i nazwisko, no to sobie wpisujemy nasze dane. Lukas. Ok, nazwisko. Games. Dobra, Polska oczywiście jak najbardziej. Zakończone i teraz tak, mamy do wyboru albo tryb gracza, albo tryb trenera narodowego. Ja sobie wybiorę tryb gracza. Na razie póki co nie chcę być trenerem, może później zobaczymy. I teraz tak, mamy tutaj konkurs juniorski, Liga Amatorów. I co tutaj jest? I Liga Profesjonalistów na razie póki co do wyboru, czyli to generalnie jest to, co widzicie w telewizorze, czyli Puchar Świata, Turniej Czterech Skoczni i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy sobie coś mniejszego, a tu mamy takie typowe zawody juniorskie, więc ja sobie może na sam początek wezmę sobie, no, te zawody juniorskie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. A potem przelecimy przez to i na końcu weźmiemy sobie już tutaj właśnie tą ligę profesjonalną. Dobra, weźmy tą na początek. Cyk, Lukas Games przerzuć. No i co moi kochani, zaczynamy sezon nasz. Tak, na sam początek widzicie mamy tutaj 1000 euro. Nagroda 1100 euro, nie wiem co to jeszcze jest. I teraz tak, musiałbym sobie kupić tutaj, musiał albo bym nie musiał, ale bym chciał sobie tutaj zakupić trenera do trenowania. Cyk. Koszt trenera, ile kosztuje tutaj najdroższy trener? 1000 euro, na razie go nie weźmiemy, ale mogę wziąć sobie takiego tańszego. No, ten też nawet nie jest całkiem zły. Weźmiemy sobie tego, cyk. On nas tutaj przetrenuje, chłopak. No i proszę, od razu nam tutaj siła wybicia wzrosła, kondycja i motywacja. I teraz tak, co jeszcze bym potrzebował? To mamy, to mamy. Generalnie jeszcze tutaj możemy sobie wykupić smarowanie, bądź też smarowanie ręczne. Ja dokładnie nie pamiętam, jak to się kurde robiło. Bo tu mamy tak, komunikat pogodowy, czyli śnieg puszysty. Czyli musiałbym mieć taki na... O właśnie, na puszysty i na minus 2, nie, na minus 10, czekajcie, ten jest na minus 5, minus 20, jest puszysty, minus 5, ale minus 10 nie mają, puszysty 100%, minus ten, w sumie
generalnie mógłbym tego kupić. Czemu to się nie robi? Halo? Aha, muszę go kupić. Dobra, czy ja bym kupił tego za 500 euro 10 gram. W sumie się w ogóle nie opłaca, to lepiej kupić tego trenera chyba. Albo czekaj. Nie, bo mam, znaczy nawet nie mogę tego tyle kupić, jakbym chciał. Dobra, kupmy sobie jednak tego mistrza smarowania. No, może nie na 50, ale taki trochę lepszy jakby był. O, tego, ten jest spoko. 75% to już jest dosyć dużo. Smarujemy, cyk, cyk. No i cóż, moi kochani, zaczynamy swoje pierwsze zawody chyba. Chyba, że czekajcie, nie, tu mamy już trening jest ukończony. Także możemy zacząć swoje pierwsze zawody w karierze. Aż jestem ciekaw, jak mi pójdzie po takim długim czasie. Powiem wam szczerze, no te 8 lat grania w takim grę, to jednak sporo. No i proszę, jest Lukas Gamek, smarowanie na 69 i 6, czyli tak jak powinien być 69 jak najbardziej. Institution in British ski jumping, if I may say so. Zaczynamy, sprawdźmy. Let's not exaggerate. Credit where credit is due, sir. Zobaczmy chyba w Trondheim, z tego very different experience watching the others jump for once. Maybe I'll take over your job soon, Mark. Today is the first competition in the Junior League European Cup, so let's have a look at the youngsters. 68 i 7 nota. Te noty mogą być trochę małe, bo jak już wam mówiłem, to są zawody tej najniższej rangi, więc tutaj póki co na razie daleko skakać nie będziemy. A oj, tu ktoś mnie tutaj przeskoczył, 70 miał jakiś Anton Selbach. Many jumpers say that it is sometimes harder to get through. A to skubany, no. Dobra, lecimy. To była sesja trening kwalifikacyjna. You know, let's talk again about the sudden drop in performance in ski jumping. Okay, let's look at the German Sven Hannover, for example. Yeah, right. It's so strange what's been happening with him. You know, just look at Janne Ahonen. In the 2002-2003 season, no one would have bet a penny. No, he suddenly emerged at the World Cup and won the final tournament, and the whole world was stupid. Do you think that Sven is still capable of something? Well, I'm convinced he is, my friend. 67.7 nota, czyli póki co na razie prowadzimy. Zobaczymy, jak tam skoczy nas pozostały zawodnik. Nie przeskoczył nas, czyli mamy. Generalnie mamy dużą przewagę po pierwszym skoku. Dobra, lecimy z drugą serią. Cyk. An English tabloid spread the news that you're afraid of flying. Who said that? No, that's a fairy tale. That's a malicious allegation, actually. So it's not true. No, well, the thing is, when I was a kid, I was afraid of heights. Ładnie, że tak so płynnie. My father took me to a ski jump and he said, if you jump down there, you'll never have to be afraid of anything. And that was the beginning of your career. No i proszę, jaka nota? 71,8, chyba największa nota w tym konkursie, jaka była. Ale oceny już troszkę gorsze, tak mamy, no niestety, ale lądowanie nie było za piękne. Ale generalnie wygrywamy pierwszy konkurs, inkasujemy pierwsze 100 punktów i zobaczmy, ile dostaniemy kasy za wygraną. Wow, 3000 euro dostaliśmy, także bardzo, bardzo fajnie. Tak, parę punktów do rozdania, a sobie damy tutaj do lądowania, niech jest nasze lądowanie na dosyć dobrym poziomie. Negocjacja oczywiście chyba będzie lepsza, bo będziemy mieli tańszego trenera i tańszego tego ziomka do smarowania. Dobra, wchodzimy w trening, zobaczmy, co tu mamy. Rynek trenerów to nie, ale trening dodatkowy, nie wiem, o co w tym chodzi. Zdobądź 40 dodatkowych punktów w treningu, osiągając ten rezultat w pojedynczym skoku treningowym. Odległość pomiędzy 77 a 98 metrów. Chyba jesteśmy to w stanie zrobić, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy, czy się uda, czy nie. 78 metrów, a 98, tak? Jakoś tak. Dobra, próbujemy, zobaczmy. Cyk. Jest zielone światło, ruszamy. Muszę się dobrze dosyć wybić. O kurde, chyba nie mam tyle nawet. Ile skoczyłem? A nie, 87, no to nawet nieźle. Nawet nieźle, chyba powinno nam zaliczyć. Nie wiem, czy czasem za dużo nie skoczyłem, ale chyba nie.
Tak jest, mamy 40 dodatkowych punktów, także super. Wow, i to sobie mogę tu porozdzielać, tak? Ja cię kręcę. A co mi to daje? Aha. Czekajcie, to było gdzieś tak, czy tu od razu sobie damy, o. Pyk, kondycja. Kondycja może być, dobra, ale w sumie tutaj najważniejsza jest ta, cyk. O, fajnie, dobra. Generalnie jest dobrze, cyk. Czekajcie, wracam za moment. Okej, okay, jestem z powrotem, jak zwykle ktoś mi przyjazd, czyli jak oczywiście nagrywam materiał. Dobra, jesteśmy po pierwszym konkursie, ten trening już chyba ukończyłem, okej. Okay. Zasmarujemy sobie narty, smarowanie. Cyk. I teraz tak, konkursik. I lecimy z konkursem kolejnym. To jest konkurs pierwszy, ale z innego cyklu. Norweski puchar JR, czyli jakiś taki norweski Hello puchar. From the Swedish town of Falun. For our ski job competition. What's a host without an actual practitioner of sport? Więc nie this time, it's Colin tak, Phillips. I would have liked to start myself. But it wasn't meant to be. No i zaczynamy. The Nordic serię. Youngsters start their first ski jumping competition today. Pięknie. We'll soon know the names to watch out for in the future. Oh yes, we will. A jakby mi się tak marzyło, tak w takim normalnym kurde cyklu mieć taką koszulkę, ale byłoby fajnie. Wow, 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 wow. Wow, ale fatalnie skoczyłem. Kurde. Jacie. Ale zbyt słabe noty, kurde. Raz, że odbicie było złe, a dwa, że lądowanie masakra. Let's have a look. Czekajcie, w ogóle będę w 50. Jestem we separate the na 16 miejscu dopiero. Wiecie, panie, ale tu nie jest taka duża przewaga, tylko 3 punkty, więc generalnie można to jeszcze odrobić. Zobaczymy, jak to nam tutaj pójdzie teraz. Skupmy się na drugim skoku. The weather is up and down, to put it mildly. Fair weather skiers had better give up now. 16 pozycja po pierwszej serii, ja cię kręcę. Dobra, jest trochę lepiej. That was an okay landing o, there. I've pięknie. Seen many a jumper who would have been happy to end their flight like that. I później już then of course, there's always one or two things you can improve. Także 20 punktów saying. Więcej za tą serię. No i zobaczmy, jak tam się będziemy klasyfikować. Na razie pierwsze miejsce, po następnych 10 też pierwsze. Jest, udało się wygrać. Ja cię kręcę, nie wierzę w to, ale żeśmy skok zrobili. The winners fans are cheering, but the skiers on the second and third place can be satisfied too. Duży wzrost pozycji po pierwszej serii. Nie no, spoko, jest fajnie. Co my tu mamy? Czekajcie, jakąś tutaj ofertę mamy. Dobra, weźmiemy tutaj ofertę, zobaczymy. Cyk, cyk. 4 punkty do zdania, damy sobie 2 do techniki. A resztę do lądowania. O, tutaj sobie damy na negocjacje cen. I teraz tak, kolejny trening przed nami. Zobaczmy, co tu jest w treningu dodatkowym fajnego. Musimy skoczyć pomiędzy 87 a 104, to już gorzej. Nie wiem, czy to mi się uda zrobić. Ale zobaczymy. 87 a 104. Czyli teraz miałem chyba 92, ale to nie na tej skoczni. No zobaczymy. Czekamy na zielone światło. Jest i ono. Także zaczynamy najazd. O, super, ekstra, wybicie było. Pięknie i chyba nawet w tym polu jesteśmy. Tak, 97 metrów. Ok, o to chodziło. Świetnie. Więc generalnie powinno nam zaliczyć. Dosyć dobre noty dostaliśmy. Także jakby taki był skok normalnie konkursowy, to fajnie by było po prostu. No i proszę, kolejne 40 punktów. Cyk. Dobra, niech tak to zostanie. Trenujemy się.
Last Training. A to ciekawe, to trener mnie teraz nie trenuje, jak ja to daję. Jakieś to dziwne jest. Dobra, zobaczymy zaraz. Czekajcie, tylko tak. Smarowanie. Cyk. Sobie przesmarujemy i lecimy z kolejnym konkursem. No i to właśnie ta sama skocznia, na której teraz żeśmy byli na treningu, więc powinno być dobrze. Mieliśmy dosyć dobrą odległość. I hope there'll be no major accidents this time. Welcome in Harachov, which literally means village of Harach. Dokładnie tak. Nie chcę on brać Colin udziału. Phillips, ladies and gentlemen, is one of the big names in British Dobra, ski jumping. Lecimy. It's a great pleasure for me to have him here today. How are you doing, Colin? I'm fine, Mark. Seeing all that bustle around, I'd really like to go up there and jump myself. But this time I'll leave it to the other skiers. This is another junior competition. Yeah, I can't wait to see it. I'm really looking forward Aj, to this. Aj, Natka mi troszkę odjechała przy telemarku. The good flight is only of use to him if the judges appreciate it. Ale się fajnie jedzie, patrzcie. That's what they do. A good performance, justly judged. Okay, I fully agree with that, Mark. 66, myślę, że nie jest najgorzej. Zobaczmy, jak tam tutaj... Nie, no nawet prowadzimy po pierwszej serii. I think we've seen some... Ale w drugiej trzeba się yet another remark about the so-called hill size. The specification is calculated at that point of the outrun where there is still a 32% gradient. It's mostly a little less than the jury distance. I couldn't explain it any better. Pięknie, jest super, dobrze, o to chodziło. Myślę, że nam wystarczyło. Odległość dosyć dobra, noty powinny być też dosyć dobre. Tak, o 19,5, 19, 76, o proszę. Także spokojnie żeśmy wygrali ten konkurs. Generalnie, jeżeli podoba Wam się taka seria, chcielibyście więcej odcinków z tej serii, to dajcie znać w komentarzach. A ja na pewno z miłą chęcią dla Was takie odcinki będę właśnie z tej serii nagrywał. Dwa konkursy, dwa zwycięstwa, mamy 200 punktów. I przed nami jeszcze dwa konkursy z tej serii chyba. Chyba, że coś tam jest więcej, ale wydaje mi się, że chyba nie. Dobra, mamy tutaj gratulacje. 4 punkty. Dobra, do telemarku dajemy, cyk. Może damy sobie 2 do popularności, resztę do negocjacji. Ukończyłeś konkurs na pierwszym miejscu. 3 starty odblokowałeś wiązania jakieś tam. Dobra, okej. Okay. Na razie póki co nie chcemy ani tych wiązań, ani nic innego. Tak, zatrenujemy sobie, trenujemy naszym tutaj trenerem. Też trening dodatkowy, bez treningu. Aha, że w ten sposób. No dobra, weźmy ten trening dodatkowy, zobaczmy. To musimy skoczyć pomiędzy 71 a 89, no spoko. Dobra, lecimy. Wow, ale wiatr wieje, bo mnie strasznie znosi na progu. Oj, ląduje, za daleko poleciał, kurde. Ale dzik poleciał. Ale poleciał dzik. Za daleko skoczyłem, kurde. Ojejku, a myślałem, że fajnie se skoczę daleko, a tutaj pyk. Ale skok mi wyszedł. Ja cię kręcę. Today's venue is. I'm sure they're not only fans of the British. I'm happy to be here too. Hello, ladies and gentlemen. Again, the youngsters get their chance to show the pros who they will have to face in the near future in their fight for the first ranks. Znowu tak wieje strasznie. Ale zawiało, kurde, nie mogłem ten. That was a good jump. Not a very good one. And the score no, reflects tak that. Very good one, I think ale... the judges made a wise decision. Ale źle też nie jest, tak mi się wydaje, przynajmniej.
I think that... No, spoko... Znaczy, prawie spokojnie, żeśmy wygrali. The field of skiers is on the... Dobra, próbujemy, druga seria. Ski jumping developed from downhill at the end of the 18th century. The inhabitants of a small town in the province of Norway called Telemark probably got bored by always just racing straight down into the valley, so they started to jump over small elevations. At least that's the story spun by the sports historians about the origins of the sport. Really? Strasznie wiatr nam tak ten telepał. Oj, niedobrze. Nie wygramy tego konkursu, nie ma szans. Jak oni mogli je puścić w takich podmuchach, kurde wiatru, gdyż nam tak telepało, że ja cię kręcę, no. So this is an overview of the final ranking, ladies and gentlemen. It's been an exciting Dobra. Competition today, and that's grał. How we like it. So see you next time. Chłopak. It's goodbye from. Ale spoko, mamy jeszcze jeden konkurs, więc myślę, że aż takiej tragedii to nie będzie. 2000 euro za drugie miejsce. Aha, kolejny jakiś medal dostaliśmy. Jesteśmy coraz to bardziej popularni. No i fajnie. Teraz tak, trening dodatkowy. Tutaj trzeba wylądować telemarkiem. No zobaczmy, może się uda. Z telemarkiem to różnie bywa, widzicie, raz wychodzi, raz nie, ale spokojnie, skupimy się na przyrządach. I może nam się uda jakoś fajnym telemarkiem wylądować. Smarowanie 6-9. No, był telemark. Nie mogę powiedzieć, że nie, bo wylądowałem telemarkiem, ale nie wiem, czy mi to zaliczy. Bo trochę się zachwiałem. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy to zaliczyło. Tak, zaliczyło. No to świetnie. Mamy kolejne 40 punktów. Dobra, siła wybicia maksymalnie. Nie, maksymalnie siła wybicia dajemy. Dobra, trenujemy. Pyk. Okej, tu nam o jeden punkt, tutaj o też o jeden, tutaj o trzy prawie. Prawie o trzy. Dobra, świetnie. Smarujemy narty. Smarowanie, okej. Wow, nawet duże, 73%, jak na tego ziomka to nawet sporo. No i lecimy z drugim turniejem. It is thanks to the Vikings who founded this town more than it. I have a special guest today, Colin Phillips. Would you mind me? At least I can support my home country in this way. Oh, I'm looking forward to watching the Nordic youngster today. No, you know what they say, without new blood, any sport is doomed to die, Mark. That's pretty true, Colin. Zobaczymy, jak wyjdziemy z próby, jak to wygląda. Wow, trochę źle wyszedłem. A sigh of relief from his coach. A problem-free landing that should convince the judges. No jest mały problem przy lądowaniu, ale otherwise generalnie I'd be astonished. Yeah, więc powinniśmy spokojnie te zawody, może nie wygrać, ale prowadzić po pierwszej serii. Thanks to. Zaraz zobaczymy. Pyk. Chociaż nie, może być ciężko. Tak, jest ciężko, bo tutaj. So this is the result of the first round. I'm certain that Anton Selbach prowadzi. Teraz trzeba się przyłożyć. Ah, this is weird, Colin. So far, he always was in the top three, and now, suddenly, these poor performances. Well, maybe he put himself under too much pressure, or his coach is too demanding. But he's still clinging to the top. For how long? No, nie jest najgorzej. Would you have thought that he's good enough already for such a performance, Dobrze. Colin? Ja jestem zadowolony ze swojej próby. But in ski jumping, there's always a bit of good luck that might add to your abilities. And that's what he had today. Yeah. Tak, prowadzę, zobaczmy. Kurde, no wziął mnie jeszcze. 81 miał. The three winners of the day, cheered by the crowd. Next time things can turn out quite differently. We hope you'll be with us again. Mark Rafferty. Po dwóch konkursach. Dobra, ostatni turniej przed nami. Aha, jakiś quiz jest, no dobra, spoko. Na tych quizach to ja się w ogóle nie znam, więc myślę, że zgodnie z prawem powinien zakładać co? Hełm, kask, gogle, kurtkę skórzaną. Chyba hełm. Okej, okay, mamy 250 euro. Dobra, następne pytanie.
Jak nazywamy wykastrowanego ogiera? Kucyk, sowa, wałach. O kurde, nie wiem. Sowa czy wałach? Wykastrowany ogier. Wałach? O, udało się. Dobra, mamy 250 euro. Znaczy mamy 500 euro i chyba w sumie... Tak, zostaniemy przy temu. Dobra, 500 euro się nam przyda. Przystępujemy do kolejnego treningu. Tak, mamy, musimy znowu wylądować telemarkiem. Ok. To będzie ostatni turniej w tym odcinku. Także jeżeli wam się oczywiście podoba, to dajcie znać w komentarzach. Będziemy dalej tę serię kontynuować. A jeśli ktoś z was ma ochotę zagrać w tą grę, no to oczywiście was również bardzo serdecznie do tego zapraszam. O kurde. Nie, ale lądowanie dosyć dobre, bo telemark był, także wydaje mi się, że powinno nam zaliczyć. Cyk. Tylko, że odległość słaba. No ale nic. Zobaczymy, jak będzie w konkursie głównym. Zaliczyło czy nie? Tak, zaliczyło. Mamy kolejne 40 punktów. Dobra, tak to zostawimy. No jest, trochę nam tutaj zatrenowało. Dobra, tak jest smar, mistrz smarowania. Jest to jakiś lepszy? Jest taki za... Nie wiem, czy to warto, może nie warto przepłacać, dobra. Skoro jest dobrze na razie, to może nie zmieniajmy tego. Konkurs, zaczynamy. Puchar kwiatów, o proszę, coś to za konkurs. Coś to za puchar. Puchar kwiatów, ja cię kręcę, ale to na to pomyśleliśmy. Today I have expert help by my side. It's a great pleasure to me, my friend. Thank you. In this so-called flower cup, we can have a look at the best amateurs of the season. Successful competitors are sure to have a great career ahead of them. Także trzeba się naprawdę dobrze wybić. Nawet jest super, dobra. Well, that obviously was a jump of a scaredy cat. I think I need to say things clearly in this case. Scaredy cat. Scaredy cat. Oh no, Mark. A coward. No, he's not a coward. I know him nie pretty dobrze. Well. The jump simply no, didn't no, work out. And he can improve on it, that's for sure. Myślałem, że może lepiej będzie, ale no niestety. Let's have a Ciekawe, czy się w ogóle zakwalifikuje. Ej, nie ma mnie, kurde. So, this is the result of the first round. I'm certain ale that jestem wśród przegranych na pierwszym miejscu, więc generalnie nie jest źle. The bottom 20 disappear from view. Czemu ja lecę Bohemia piąty od dołu? To jest nie tak, powinienem lecieć piąty od początku. Spindelmühle or Harakov. Skoro byłem w tym wśród tych przegranych, a nie tak. No ale dobra. Czyli jednak coś tu jest nie tak w tej grze. Bo generalnie, jeżeli się jest wśród przegranych, to nie leci się tak, jak się zakończyło wśród przegranych, tylko się od razu to dodaje do normalnej klasyfikacji i... This is where he's better than most other jumpers. His takeoff was perfect once again. No. It's not that easy to find the right Zobaczmy. Point for takeoff at lepiej? Such a high speed, is it, Colin? No, not at all. Yeah. Things go so nie fast. Nie jest nasza sometimes have to feel intuitively when you have to take off, but he just did it perfectly. Kurde, szkoda. Now we. Na razie będziemy prowadzić przez jakiś czas, chociaż. A nie, patrzcie, mamy so, po pierwszej serii mamy, the final ranking, nie, po dwóch celach mamy drugie miejsce. Kurde, pół today, punkta nam zabrakło, like o, żeż ty. See you next time. It's goodbye from Mark Rafferty. Jednak w tej pierwszej serii troszkę zmaściłem ten skok. Dobra, teraz tak, tutaj dodamy trochę sobie. I generalnie tak to zostawimy. Popularność, negocjacje i myślę, moi kochani, że w tym momencie sobie ten odcinek zakończymy. Jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejas!